Muniek Staszczyk z zespół T-Love, witaj. Cześć. Cześć. Chciałbym zapytać na początek, 40 lat grania rock'n'rolla, czy to dużo, czy to mało? No wiesz, no, zależy się do kogo porównywać. No. Stonsi mają mocniejszy rekord, ale to jest bardzo dużo. Jesteśmy 4 dekady to jest dużo. Jesteśmy świeżo przed koncertem, to są jakieś emocje takie przed wyjściem na scenę, czy jeszcze nie? Wiesz co, no, zespół wrócił w zeszłym roku. Po długiej przerwie, no bo nagraliśmy nowy album na 40 T-Love'u. Czy są emocje? No emocje były na pewno w momencie już wracania na scenę po 5 latach. Jesteśmy w trasie, która już trwa drugi rok, więc w zasadzie wiesz, no nie ma jakichś takich emocji, jakichkolwiek nerwów. No chodzi tylko o to, że grasz koncert albo dobry, albo zły i to niezależnie gdzie grasz, w małej miejscowości, w dużej, w Polsce, za granicą. Każdy koncert jest, wiesz, taki sam. My się staramy na maksa i wiesz, no, nie ma takich emocji. No, jeżeli grasz koncert na przykład na żywo w telewizji czy gdzieś, no to wtedy nie można tego cofnąć. Musisz zagrać jeden do jeden na żywo, nie można tego zastopować albo nawet wiesz, no po prostu już poleciało, to wtedy są emocje. A tak to nie, jest luzik. Zawsze jest interakcja z publiką? No bez tego nie ma rock'n'rolla, nie ma muzyki rockowej. No, to nie jest, wiesz, z całym szacunkiem do muzyki klasycznej, ale nie jest to, wiesz, no, kontemplacja, tylko właśnie interakcja. No, musi być, bo bez tego nie ma w ogóle muzyki rockowej. To na koniec zapytam, bo wielu młodych muzyków zawsze się zastanawia, jak rozpocząć swoją karierę. Ty już jesteś te 40 ponad lat na scenie. Co byś powiedział młodym ludziom, którzy biorą gitarę w rękę czy pałki perkusyjne i dopiero zaczynają swoją przygodę? Wiesz, stary, no, rozpoczynaliśmy w ogóle w innej epoce. No, dla ludzi młodych takie, wiesz, tematy jak, nie wiem, stan wojenny, komuna, PRL, to jest raczej tego, czego się uczą z podręczników. Wiesz, no, zupełnie inne możliwości. Byliśmy zespołem undergroundowym, to wtedy, wiesz, każdy zespół musiał sobie sam wybijać swój mały kanał, wiesz, gdziekolwiek, nie było przecież YouTube ani internetu. Teraz możliwości jest bardzo dużo, bo można dotrzeć, nie wiem, właściwie zespół z każdej części świata może nagle dotrzeć do innych, możesz być z Australii, wiesz, dotrzeć do, nie wiem, na Antarktydę. No. W tej chwili jest dużo łatwiej, ale generalnie zasada się nie zmieniła. No. No, musisz grać w jakiś sposób, nie oglądając się na innych, tylko po prostu, no każda muzyka rockowa już trwa bardzo długo i właściwie od bluesa się zaczęła. Od, wiesz, lat 20., 30., XX wieku, to jest już rok, to jest stary dziadek, inspiracje muszą być, każdy się czymś inspiruje, ale po prostu, no, staraj się po prostu, zrób to sam, pierwsza lekcja, a dwa, zrób to dobrze, druga lekcja. No i tego się trzymajmy, Muniek Staszczyk dziś w Przesławiu, dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo. Do zobaczenia. Cześć.